Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to kolejny test moda. Dość ciekawego moim zdaniem. Jak go zobaczyłam, to pomyślałam, że muszę go sprawdzić, bo dodaje takiej, powiedzmy, realności do gry. Jak po tytule możecie zauważyć, żebractwo, żebranie, jakkolwiek to tłumaczyć, błaganie o pieniądze, coś w tym stylu. Myślę, że jest takie życiowe dosyć, bo różnie to bywa. Dlatego oczywiście jesteśmy z Balwiną tutaj i będziemy błagać o pieniądze. Zobaczymy, jak ten mod działa. Oczywiście link do niego będzie w opisie. Tak, Balwina wyciąga słoiczek. Ale wiecie co? Ja bym ją dała, żeby ona tak bardziej usiadła w tę stronę. O Boże, jestem w ciąży, mam dwójkę dzieci, mąż mi umarł. Patrzcie, dają nam hajsy. Co mi tutaj... O Jezu, Balwina odegrała aktorską scenę i... Boże, widzicie ten wyraz jej twarzy? Co za emocje w ogóle. To będzie dość, powiem wam, szybki teścik, bo jak widzicie, ten mod działa. Ale z ciekawości, skoro już tutaj jestem, spróbuję też sprawdzić, ile może uzyskać Balwina przez jeden dzień żebrając. Powiedzmy, no... Nie wiem, którą mamy godzinę. Jest 9, to może, nie wiem, do 18, jak będzie tu siedziała. Ale patrzcie, oni wrzucają te pieniądze. I mamy 929 simoleonów. I zobaczymy, ile zarobimy tak do końca. Czy to w ogóle jest jakkolwiek, nie wiem, opłacalne? Troszkę mi szkoda. No ale okej, jest naszą testerką. Tutaj w ogóle ludzie jedzą mnie. I to jest... ten mod chyba działa tylko z dodatkiem studenckie życie. Więc trzeba brać to pod uwagę. Oczywiście link jest w opisie, nie wiem czy wspominam, chyba tak. Tam znowu jest kilka opcji tego moda, więc trzeba uważnie przeczytać. Ja mam tego moda, który po prostu działa bez względu na stan finansowy, na cechy Sima, po prostu działa bez względu na wszystko, tak. W każdej sytuacji, więc nawet jakby Balwina miała 10 tysięcy na koncie, to i tak mogłaby tutaj żebrać. No i co, chyba przyspieszę to trochę. O, rzucisz coś? Dziękuję, Karolina Japa. Witam mnie. No niestety, my tutaj mamy inne zajęcia. Jest już 14, to już żebrzemy chyba z 5 godzin. Jak nie więcej. No i nie wiem, będę musiała przerwać zaraz, bo ona mi tu umrze. Więc dobra, kończymy o 15 jednak. Bo ja nie chcę, żeby jej się coś stało. Gdzieś tutaj niósł te hot dogi i nie wiem czy... O, tutaj są. Darmowe jedzonko, zawsze spoko. A propos żebractwa i tak dalej. Dobrze, już jej to skreślam, bo zanim ona to skończy. I pokaż, Balwina, ile zarobiłaś. Mamy 9,29. No już, Balwina, już. Jak to pusto? A nie, wpadło. Aha, bo mało wpadło, tak? 33 simoleony? Tak jakoś... To będzie chyba. To nie jest za dużo, szczerze powiedziawszy. Ale zawsze lepsze to niż nic. Wiecie co jeszcze bym sprawdziła? Jeszcze sprawdziłabym, czy przed domem też się da zarobić. Bo to można chyba wszędzie robić, więc niech ona wróci do domu i zobaczymy, czy tam też nie sprząta. I Balwina, wracaj do domu. Dobra, Balwina tutaj podejdzie i będzie tutaj żebrała, tylko niech znowu się odwróci w stronę tego chodnika chociaż. O. I zobaczymy, jak to będzie działało przed domem. Wiecie, mamy małe dziecko, to tak za bardzo nie możemy
z domu wychodzić, powiedzmy, i zobaczymy, czy przed domem też da radę coś użebrać. Chyba nie bardzo, bo nie ma simów. Wspomnienia. Wrzucisz coś na mnie. Nie zauważył nas nawet. A to ignorant, nie ma serca, nie ma litości. Nie, chyba przed domem to nie ma sensu. Bo tutaj za mało simów chodzi, więc jednak to musi być jakieś miejsce bardzo publiczne, gdzie ludzie jednak będą chodzić często. Dobra, nie, ja nie męczę już jej więcej, bo już jej naprawdę szkoda. Byłoby fajnie, gdyby coś takiego było, że faktycznie można podejść do kogoś i błagać o pieniądze, ale nie oczekujmy cudów. I tak moim zdaniem to jest spoko mod. I nie obciąża gry, w ogóle nic się nie dzieje wielkiego, więc spoko opcja. Jak ktoś ma ochotę się tak pobawić, to polecam, oczywiście. Przyda się do wszelkich wyzwań, typu zbuntowana, jakaś tam, nie wiem... Nie wiem, jakie jeszcze są wyzwania, ale myślę, że bardzo ten mod mógł się przydać w mojej serii zbuntowanej, ale już niestety... Niestety już ją zakończyłam, więc jest po ptokach. W każdym razie to na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że skorzystacie z mojego testu. No i cóż, zapraszam Was do oglądania innych moich filmów. Tymczasem trzymajcie się i pa, pa!